Witam Państwa. Ja zapraszam Państwa do Ogrodu Czasu. Zaraz do mnie dołączą prowadzący, którzy zapewne są ciekawi, co się wydarzyło podczas Met Gali, która miała miejsce dziś w nocy polskiego czasu. Jesteście czy nie jesteście? Jesteśmy bardzo ciekawi, ponieważ dzieci siedziały do nocy i ja jestem ciekawa, co oglądały i kogo widziały. Czyli to znaczy, że twoje córki też się interesują? Bardzo. Bardzo. No dobrze. Maja. To Kasiu, będziesz mogła wrócić do domu i powiedzieć, że ty też już wiesz. Państwo teraz jeszcze widzą Shakira. Gdyby zapytała, kto będzie, od razu, na pewno będzie Zendaya. Owszem, bo współprowadzi... Czy one, te gwiazdy mówią, gdzie one się przebierają? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast... No bo to przecież trzeba przywieźć, to trzeba... Co się o niej tak dzisiaj nie rozpisuje, natomiast... To, jak pięknie, zaraz Państwo zobaczą. U siebie drzewka i roślinność, to podobnie wygląda. Właśnie, dla pszczelarzy myślę, że to też jest dobre rozwiązanie. Drodzy, tych kreacji jest więcej, natomiast ja mam do Was pytanie, czy chcecie wrócić do Met Gali w kolejnym naszym wejściu? Bardzo mam Wam wiele jeszcze do pokazania. Nie możemy się doczekać. Po raz trzeci witajcie. Tak. Witam Państwa również. Obiecałam, że wrócimy do przeglądu kreacji ze Święta Mody, Met Gali. To jest ten jedyny wieczór w roku, kiedy na czerwonym dywanie można absolutnie wszystko i wszyscy to komentują. I drodzy, obiecałam również, że wrócimy do Cara della Rente. To właśnie ten dom mody sprawił kreację Pameli Anderson, która, uwaga, pięknie, że jak zobaczyłam ten materiał wideo, stwierdziłam, że po prostu muszę go Państwu pokazać. Natomiast Sarah Jessica Parker również wybrała kreację w podobnej kolorystyce, natomiast wyglądają obydwie przepięknie. Natomiast... Jakieś wysokie obcasy są ukryte. Na bank. Zobacz. Natomiast jeśli chodzi o Met Gala, jest to też taki moment, w którym gwiazdy oddają hołd projektantom i zakładają na siebie kreacje vintage lub odszywają kreacje, które wyglądają jak te vintage. I na przykład tak było w przypadku Nicole Kidman, która założyła na siebie kreację. Czyli jesteście umówieni. Mamy to. Będę nosaczem. Natomiast a propos prowokacji. Katy Perry wkręciła nawet swoją... Sztuczna inteligencja. Owszem, też. Tak, to wszystko jest sztuczna inteligencja. Zobacz, ile można zaoszczędzić w ogóle. Tak, to prawda. I być na imprezie, a jednocześnie na niej nie być, prawda? Ale jeszcze chciałam Wam, drodzy, ponieważ tych kreacji jest tak wiele i tak pięknych, to odejść od prowokacji i pokazać Wam jeszcze jedną kreację vintage, ponieważ nie mogę ominąć Kendall Jenner, która jest ikoną mody w dzisiejszych czasach i ona pokazała się w kreacji Givenchy z 1000. Tych kreacji miały miejsce. Drodzy, mogłabym tak opowiadać i opowiadać, ale wiem, że Wy macie też mi coś do powiedzenia. Tak. Nawet do obejrzenia. W miejscu chcielibyśmy teraz naszym widzom.